I ja mam widzowie z tej strony kiebus, Przepraszam, że bez porannego filmu, ale trochę pospałem sobie. W każdym razie dzisiaj o skinach, które powinniście mieć, które powinniście trzymać raczej nie będą tracić na wartości, tylko zyskiwać. No bo jeśli mam być szczery, to reszta skinów to upada. Także no nie wróży to dobrze dla rynku, ale dzisiaj sobie o tym pogadamy. Zapraszam Was jeszcze na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także spore bonusiki, polecam skorzystać. No i masa skinów do wymiany. Także jest czego wybierać, polecam sobie wejść, zerknąć, obadać temat. No i link standardowo do stronki znajdziecie w opisie. A my przechodzimy do Steam'a i do, omawia, i do omawiania rzeczy związanych. Związane ze skinami. Kurde, już nie pamiętam co powiedziałem. Dobra, nieważne. O skinach dzisiaj. Dzisiaj o skinach Są takie eventy jak AK47 Redline, czyli klasyczek OG. OG skin. No tutaj wszyscy wyjadacze CSA no muszą pamiętać o tym skinie. No OG Classic, wiadomo o co chodzi. A... No to chyba nic nie muszę mówić. Nic nie muszę mówić, generalnie skin, który kiedyś był walutą do wymian, tak, tak samo jak były klucze, e, czy innego rodzaju właśnie e, podobne przedmioty, czyli na przykład Kałach Redline, e, klucze, co tam jeszcze było, jakiś 5-7 i Case hardened. no generalnie dużo tego było. No, no i ten skin sobie tam zyskuje na wartości, wszystko elegancko, e, fajnie. No ale nadal jest go bardzo dużo, mimo wszystko. E, lecimy dalej... I teraz wam pokażę drugi przykład skina, czyli Noir, gdzie wszystko leci na łeb na szyję i zaczyna upadać. No i teraz jaki wniosek z tego wszystkiego? Warto trzymać skiny, które są już mniej dostępne lub bardzo mało dostępne. Czyli skiny z operacji, czyli na przykład tutaj pozwolę się zaposiłkować moimi zrzutami ekranu, bo to jest. W sumie idealne odzwierciedlenie tego, czyli mamy Karus Fela, bardzo dobry skin do trzymania, zaraz sobie zerkniemy na wykres, Awupa Fade również bardzo fajny skin do trzymania, eee, zobaczmy co jeszcze tutaj miałem, czy coś ciekawego, Glock Gamma Doppler, mega spoko, Galil Cerber, też bardzo spoko skin, eee, Awupa Snake Camo przy tradzie na yy, Blaze'a, jeżeli się nie mylę, to to jest yy, trade up do yy, Digla Blaze'a, Snake Camo. Piszmy to sobie, bo nie jestem przekonany, a nie chcę powiedzieć głupoty, więc wolę to sprawdzić już na bieżąco. Jak to nie ma. AWP, -a, jakiś tam wąż, nie? AWPA wąż. Nie, to może AWP. Pężowy, kamuflaż to jest chyba, nie? Tak. Zobaczcie sobie na tego skina. Kolekcja dust. Kolekcja Dust i zobaczcie, cały czas do góry. Wiadomo, tutaj jest jakiś spadek, ale generalnie cały czas do góry. Upadek i kara. Lekkie, po prosto z fabryki, obojętne mi jest to. Upadek i kara dokładnie to samo. I to są skiny, które będą tylko i wyłącznie zyskiwać na wartości. Więc jak chcecie kupować albo robić sobie droższy ekwipunek, to polecam właśnie z tymi skinami, bo one same, same na siebie będą robić. W przyszłości po prostu odbiją fajnie scenką i wy będziecie zadowoleni. I, i będziecie mieli fajnego skina. No, to w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i jutro się słyszymy już rano na spokojnie. Trzymajcie się. Yo.